Na północnych terenach Rusi w 1238 roku dochodzi do bitwy nad rzeką Sitą. Mongołowie rozbijają wojska Rusi. Ginie cała elita kniaziów i bojarów. Podczas tej bitwy zginął Jerzy, wielki książę włodzimierski z dynastii Rurerkowiczów. Brat Jerzego Jarosław II natychmiast poddał się pod władzę Złotej Ordy i przejął władzę na Rusi pod kuratelą Mongołów. W XIII wieku na terenach dzisiejszych Inflant powstaje zakon kawalerów mieczowych, założony w oparciu o regułę templariuszy w Rydze przez cysterskiego opata Teodoryka. Celem zakonu była obrona i rozszerzanie diecezji ryskiej. Po ciężkiej klęsce zadanej przez litewskich Bałtów pod Szawlami w 1236 roku rycerze Chrystusowi, kawalerowie mieczowi, połączyli się w 1237 roku z zakonem krzyżackim, przyjmując jego regułę. Dało to początek inflanckiej gałęzi zakonu krzyżackiego, którą zaczęto tej pory określać zakonem inflanckim. Północne tereny Inflant, Psków i Nowogród, stanowiły miejsce konfliktu i walk o wpływy Rusi, Danii, Szwecji i zakonu inflanckiego. Syn Jarosława II, Aleksander, pokonał w 1240 roku Szwedów. Po tym zwycięstwie otrzymał przydomek Aleksander Newski. Większe miasta, takie jak Nowogród, powoływały na okres wojen wielkiego kniazia. Zadaniem jego było przywództwo w okresie wojny. Po jej zakończeniu kniazia zwalniano ze stanowiska. Aleksander zostawał wielkim kniaziem Nowogrodu aż 4 razy. Połączenie zakonu krzyżackiego i kawalerów mieczowych wyznaczył przyszły cel ekspansji krzyżackiej. Była nią Litwa i Żmudź, która odgradzała Prusy od Inflant. Na razie jednak krzyżackie podboje w Inflantach z inicjatywy legata papieskiego Wilhelma z Modeny skierowane zostały na Ruś. Zamierzano opanować Psków. Czy dobrze ufortyfikowany Nowogród też miał być celem zakonu inflackiego? Tego nie wiemy. W 1240 roku wyprawa inflacka podeszła pod Psków. Miasto po krótkim oblężeniu poddało się. Nowogród czuje zagrożenie. W 1241 roku Aleksander Newski został wielkim kniaziem Nowogrodu. Miasto szykuje się do wyprawy na Inflanty. Jej celem są ziemie biskupa Hermana, rejon grodu Dorpat.
W 1241 roku Nowogrodzianom udało się zdobyć twierdzę Koporię. Wojska Aleksandra Newskiego wkraczają na ziemię biskupa Hermana. Rozpoczyna się grabież wsi i osad. Wojska Inflant ruszają do obrony ziem biskupa Hermana. Estończycy, Duńczycy i kawalerowie mieczowi zaskakują i rozbijają przednią straż Rusinów. Wiedzą, że wojska Aleksandra Newskiego są obciążone zdobyczą i jeńcami. Wojska Inflant ruszają w pościg za Rusinami. Aleksander Newski musi szybko wycofać się z wyprawy. Nad jeziorem Peipus 5 kwietnia 1242 roku dochodzi do bitwy. Nie mamy wiarygodnych danych dotyczących przebiegu bitwy, ale z zachowanych zapisów i kronik można przypuszczać, jak wyglądał przebieg bitwy. W centrum Aleksander Newski ustawił piechotę Nowogrodzian. Na skrzydłach jazda mongolska i drużyny kniazia Andrzeja, brata Aleksandra. Z drugiej strony kawalerowie mieczowi na prawym swoim skrzydle mają wojska na służbie biskupa Dorpatu, na lewym skrzydle wojska króla Danii. Oddziały wspomagające Inflanczyków pospolite ruszenie, miejscowe plemiona, głównie Estów, zostają w tyle. Bitwę rozpoczyna szarża ciężkiej jazdy kawalerów mieczowych na piechotę nowogrodzką. Zakonnicy wbijają się w linię piechoty. Estowie i Duńczycy wspomagają kawalerów mieczowych.
Łucznicy mongolscy i drużyny Andrzeja ruszają na skrzydła. Odcinają krzyżowców od Estów i Duńczyków. Duńczycy i Estowie pod naporem Mongołów i jazdy Rusinów zaczynają wycofywać się z pola bitwy. Drużyny kniazia Aleksandra i jazda domykają okrążenie. Odcięci kawalerowie mieczowi bez wsparcia giną lub trafiają do niewoli. Po wielu latach bitwa nad jeziorem Peipus obrosła legendą. Kościół prawosławny ogłosił Aleksandra Newskiego świętym. Cyryl II, metropolita kijowski, popierał politykę Aleksandra Newskiego. Zależność wobec Mongołów do dnia dzisiejszego budzi kontrowersje w Rosji. Aleksander Newski wiernie służył Złotej Ordzie. W 1257 roku obległ wraz z Mongołami Nowogród, który uchylał się od płacenia corocznej daniny. Kościół prawosławny jako jedyna grupa społeczna nie płaciła podatków Mongołom. Był uprzywilejowany. Nie dziwi więc popieranie Aleksandra, który współpracował ze Złotą Ordą. Czy uczynienie Aleksandra Newskiego świętym to zasługa zwycięstwa nad jeziorem Peipus i obrona ziem ruskich przed zachodnim chrześcijaństwem? Może gest polityczny ze strony prawosławnego kościoła za politykę kolaboracji z Mongołami? Na to pytanie odpowiecie sobie sami.